No i dajmy nam radę obie stale. Kończy pierwszą odsłonę spotkania. Podziękujemy zawodnikom za pierwsze 45 minut gry. Jest dobrą drużyną, wiedzieliśmy, że łatwo dzisiaj nie będzie, że pola nam nie oddadzą gry, żebyśmy grali, że my to będziemy
tutaj przeważali na boisku, no trudno, przegraliśmy, no i co, no i nic więcej nie mogę powiedzieć, no jest nam smutno, a miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu wygramy i wszystko wróci do normy. Byłem przygotowany na to, że będzie to dobry mecz pod względem piłkarskim. Chyba był interesujący mecz, bo z jednej i drugiej strony ciekawa gra. Z tym, że chyba byliśmy lepsi i zasłużenie wygraliśmy ten mecz. Porażka, szkoda, że u siebie, ale z mojej perspektywy była to najlepsza drużyna, z jaką do tej pory graliśmy. A z drugiej strony też myślę, że przyszedł taki nasz lekki kryzys po tych 6-7 dobrych meczach. W końcu przyszedł czas na ten słabszy mecz. Mam nadzieję, że to będzie tylko ten mecz słabszy i że od następnej kolejki wrócimy już do swojej normalnej dyspozycji z pierwszych meczów. Dyscyplina taktyczna tutaj decydowała od pierwszej minuty, a tym bardziej jeszcze, chyba jeszcze większa dyscyplina była w momencie, kiedy graliśmy jednego mniej. Także w gruncie rzeczy nic tam się nie działo, bo nie stworzył Stal Sanok żadnej sytuacji, a myśmy w jakiś sposób mieli możliwości na dobrej drużynie poćwiczyć grę w mniejszości jednego zawodnika. Brakowało dokładności, dużo piłek, dużo było strat z naszej strony. Ale tak jak mówię, to było spowodowane tym, że Stal Mielec była dysponowana o wiele lepiej od nas w dzisiejszym meczu i to tak wyglądało na boisku. Szałamaj no nie zagrał dzisiaj dobrego spotkania, nie strzelił bramki, nie wypracował ani jednej sytuacji, także trudno od napastnika się wymaga, żeby strzelał bramki, żeby pracował w środku. Dzisiaj tego nie robił, także może w przyszłym tygodniu będzie inaczej.